Ahoj! Mateusz SS8 z tej strony i kolejny odcinek zagrajmy w Bleed Leviathan Dragon Quest. I jak widzieliście, gdy pokazałem wam postęp, to grałem bardzo długo, żeby móc przejść obok tych węży i móc skończyć. Teksty nie zmienił się przy tych wszystkich przyciskach i misjach. Jest wyjście dalej to samo. Tak samo jak tu w tej walce. Te super obaki salamandra były dalej te same. No, już widzę Jarko. Zaraz do niego dojdziemy. Albo nie, tak nie zaraz. Swoją drogą te walki może i was zdenerwują, ale co dopiero mieli powiedzieć? Nie tak. Mieli powiedzieć oszuści grający w Final Fantasy, którzy tam ruszyli się tylko o tyle i od razu mieli walkę. Nie musicie mi wierzyć, ale tam to dopiero była irytacja. To tutaj to tylko pry. Pamiętacie, co po porównaniu z tym, czym Studio Square raczyło oszustów grających w Final Fantasy, to jest praktycznie... To jest dym z Inuyasha Secret of the Cursed Mask. No, Jarko. Cześć, co wy tutaj robicie? Co my tu robimy? Przecież to ty jesteś w mojej piwnicy. A, no tak. Hi Miguel, what's up? Hi Jarko, bad news. Dogat XT is alive. Dogat XT jest... Tak, oszukał nas i Reptile nie wykończył go. No to wszystko to wyjaśnia. Przepraszam Jarko, ale co wyjaśnia? No wyjaśnia sprawę, dlaczego mi się notatnik zawiesza. No, idziemy. Trzeba najpierw wyjść z piwnicy. No, programiści. Szkoda tylko, że nie da się to przyspieszyć. W RPG Makerze XP przynajmniej można było dodać to odpowiednim skryptem. No i już, zaczyna się. To właśnie ta część, gdzie te węże mnie zabiły. Ale teraz powinienem sobie poradzić. Alicja ma... 3 ataki. To powinno wystarczyć na anakondy. Ja trochę dziwna. Hmm.
Chociaż może te adakody się nie pojawią teraz. Bo one rzadko. Aczkolwiek nie znoszę, kiedy przeciwnik walnie mi kita, a potem bije. Potem zadaje obrażenia. Oczywiste, że w tej grze, jak się ruszymy, to odniesiemy obrażenia od trucizny. Ale co się... Ale gdyby to działało tylko, kiedy nasza postać wykona ruch. No nic, przynajmniej jesteś... No ale przynajmniej jesteśmy nieśmiertelni. Ale przynajmniej wobec trucizn jesteśmy nieśmiertelni. O, a propos trucizn. Pojawiły się komy. No i już jestem zatruty. Ale ponad 1000 HP z ponad 1000 w zapasie. No właśnie. I zanim pójdę dalej, szybciutko się uleczę. 1455 powinien wystarczyć. No, na szczęście nie tym razem. Przynajmniej tutaj wobec zatrucia jesteśmy nieśmiertelni, bo trucizna nie może zabrać nam ostatnich punktów. Bo trucizna zawsze zostawi nas jednym HP-kiem. Tylko że w tym stanie przeciwnicy mogą nas zabić jednym uderzeniem. W końcu to powiedziałem do końca. Znacznie gorsza sytuacja była w Inuyasha Jusono Kamen. Kiedy mieliśmy nie tylko jedną postać i w pierwszej walce, pierwszą walkę jaką mieliśmy w tej sytuacji, była przeciwnikom, którzy mi załadowali nam insta-killa. No i tu dalej nie możemy wejść. A tu? No to wysyłamy maila. Zaraz, a co nie robią? O matko! Chcę zobaczyć, co robią. Mortal Kombat! Co to za dziwne Mortal Kombat? Dobra, smolić to. Wysyłam maila. No i tego nie da się przeklikać. To przelatuje samo. Możecie mi nie wierzyć, ale nic w tym momencie nie klikam. Kolejny moment, kiedy gra z aut. O, matu, skacze. No i teraz... Kiedy to tak działa? No właśnie. Wiadomość została przerwana. Kliknij tu, aby poinformować Microsoft. Kliknij tu, aby zakończyć zadanie. Żartuję, wiadomość została wysłana poprawnie. Ja w tej
Proszę coś zrobić. Proszę poprosić kogoś, żebyś zrobił coś. No, wiadomość wysłana po... No nie zły żart. Nie wiem, jak wy programiści, w jaki sposób odblokowaliście to. Nie wiem, jakie macie sposoby, ale nie wiem, jak bardzo by działa. Tym programistką nie zostanę. Za bardzo skomplikowane dla mnie. Okej, nie ma na co czekać. Idziemy dalej. Nie musisz się spieszyć. Możesz jeszcze sobie pochodzić i porobić parę rzeczy, jak sprawdzić maila. Jago z Don Miguelem. Pewnie będę miał dziurę. No. Jago na poziomie 10. Tu nie wejdziemy. A to nas otoczyli. Proszę cię, abyś zniszczył smoka, który gnębi nasze miasteczko. Ludzie bez paniki, smoka za niedługo nie będzie. Proszę, zróbcie nam miejsce, byśmy mogli przejść. Co? Dziwna krowa. Tu możemy wracać. Ale nic tu niestety nie zrobimy. O! Popsułem coś. No dobra. Za chwilę wracam. No, już jestem z powrotem. Nie mam pojęcia, czemu Reptile sam nie zadbał o to, żeby ta gra była dopracowana. Wiedzieliście tego starca, prawda? Spokojnie, zaraz wracam. Mam nadzieję, że Reptile w końcu zacznie dopracowywać. I oczywiście źle wybrał twarz. Tak, próbowałem naprawić to, żeby ten dziadyka nie wracał już na swoje miejsce, tylko stał tam, dokąd się przemieścił. Swoją drogą, jak widzicie, ludzie są tu. Jakim cudem jeszcze się bawię? No. No dobra, co tu mamy? Oczywiście nieczynny sklep, do którego możemy jakiś z tym trafem wejść. Teraz czeka nas ciężka bitwa, ale zanim do niej przystąpię,
pokażę wam pozostałe walki. Też umieliśmy. To jest przytruga. Tak. Pokazywałem wam tylko kilka moda. No a teraz mam mocniejszą, mocną drużynę. No i udało się. A przy trzeciej walce to będzie. Mistrz mówi, że ten czudowaster powiedział, że moja drużyna zetra się, a nie wygra. Tylko że ten glut, a bo to nie jest. Dalej inaczej się obija podchody czteroosobową drużyną, a inaczej trzyosobową. Szczególnie jak masz jeszcze kogoś, kto wali. Szczególnie jak w twojej drużynie masz jeszcze dwóch, którzy walą. Najpierw lepszy sprzęt. Coś jak dla Jarko muszę. Nie będę kupował pecza dla Alicji. No dobra, Jarko i Donigel nie potrzebują. O! Metalowa zbroja. Kto to? No to niech będzie. Oddam sobie dwie. Miguela zostawię z siekierką. Pominąłem coś? Nie, tylko Alicja, Boże srebrny mnie. Wy wiecie więcej ataku. No właśnie. Sporo mikstur mnie kosztowało. Odtrutka przyda się na kopy. Ziółka też mogą się przydać, nie dobra co. Marihuana. No.
A cały tu. I tu skala magiczna jest sama. O, ale mocno ten jar go bije. To i się zaczyna. Tutaj. Nagi? Czego tu szukacie świetlnic? Okej, kaman, bo Nagi, zdejmę go z karata. Spokojnie, no, człowiek, kutajniejszy od załatwic. Sprawy, ja będę negocjował, a ty się już. Proszę pana, jest 16:45, a ja muszę się napić herbaty. Nie przeszkadzają ci pracy. Proszę sobie poszukać innej RPG i zmienić przełącznik, żeby mógł z ekipą ruszyć się dalej. BAH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 A RPG? Przełącznik? To Janko próbował po dobroci. Tylko czemu to jest zasłonione? I dlaczego to jest mapa świata jeszcze? Kai z nim? To wygląda na zatrucie nerek mózgowych. Czy istnieje taki nazw? Podajcie mi jeszcze tytuł tej gry. Grid Levita Dragon Quest. Nie mogę, chyba się zleję w baty. Za to, żeście mnie dosłyszeli, możecie na to walczyć. Jak pokonacie mnie, dostajecie ekstra. No to będę musiał was wykończyć. Fajna z was ekipa. No dobra, pokonał. Dobrze służyć język. Zobaczymy, czy was wyjdzie. Cieszyć się na sławie, jak ludzie chcą już coś tego. Time to die! Come on, Yago, let's kick this big ass lizard ass. Yeah. Chyba skopmy mu tył. O! Tu już te gwizda węża nie pomaga. Chociaż nie ma co, więcej wach. Zwłaszcza, że Janko ma dobrą broń. Ale nie wierzę. Swoją drogą, pamiętacie chyba tę bekę z Pokémonów, prawda? Mieliśmy tu identyczną muzykę. I znaleźliśmy smoczy miecz. To było dość trudne. Wasn't me? Co jest grane? Tego nie było w scenariuszu. Janko, w jakim scenariuszu? W scenariuszu tej gry. Ten łot teraz zebał odziaki. Według tego scenariuszu KGK powinien teraz tutaj przyjść i powiedzieć nam, że idziemy na turniej. Cukru Kombat i piwko i mieliśmy grać całą noc. KGK? Przecież on nie żyje. Ale lub scenariusze jest ciężko ranny, a ty jesteś lekką. Aha, no to są małe zmiany. Podejrzany. Gdzie my jesteśmy? Kaideanu. Nie wiedziałem, że Rosjan potrafi po... O, niemiecku. Jedno jest pewne, należy zapisać kreł, bo nie wiadomo, co nas teraz spotka.
Czy właśnie położyli czwartą ścianę? No dobra. Przy tej miksturce zawsze. Tam. Oczywiście skorpion. Nie no, tu można normalnie umrzeć z nudu. To. To było kolejne. O. Kolejny smok? What again? Okej, okay, ma ktoś jakiś Pokebox czy coś podobnego, żeby powiedziało nam coś o tym potworze? To ja jestem bad obos. Łatwa tego za... Macie wielki zaszczyt, że jesteście u mnie. Yeah, really? Wow. That's really nice, amigo. But go to Mexico and a pedonki, okay? Ostatnim razem to byli nie jad. Weź masz Bules i Fight Wapes. To jest 666 przed naszą erą. Znaczy się przed waszą erą. Fight Wapes? Zaraz uczyłam się o nim w szkole. To był ten, co wygrał kilka podgrupalnych. Nie dać, że Gestoni nie umisz. Przecież nie było żadnej kilka podgrupalnych. Chyba Fajkłopes był głuchy i napisał antykony i Ilian. Ja nic nie pamiętaju. Matura za mną i Udep. Zajmują sens. Dałem wszystko na plus 5. Pozwólcie, że wam pomogę przejść do historii. Wyzwanie. Boto. Chyba był zmienowany od owoce. Zobaczcie tylko, że ma sędzy za sobie we własnym ogonie. Słyszeliście, że GameCube miał własny ogon? Miał własny ogon? Nie, żeby konsolę miały. Dobra, padł. 1000 doświadczenia. O, Don Miguel awansował. No i co teraz robimy? Dogad pewnie się teraz bawi scenariuszem. Będzie jak najwięcej potworów wysyłać, aby... Dogad, stupid boy. Let's look around. Dobrze, że się odkupiłem. Tu nie. To Jarko zebrał. Pan Miguela. Normalną. Co to za drzwi? Przedtem ich tutaj nie było. To pewnie jakaś sztuczka do gada. Open the door. Open the door. No a gdzie dalej iść? O. Mogłem od razu przejść. Zamiast zbadować pokój. No. Jeszcze da się. Dziwne. Jesteśmy zwierzy i walczymy z demonami na trawiastej rodzinie.
No, ale cóż. To nie jest pewnie. Tam tła walki są przypisane bezpośrednio do zestawu klocków, z jakimi pracujemy. To. To tak. Niby nie powinienem tyle tu zapisywać, ale... O! Dziewczynka. Co ty tu robisz? You are lost? W końcu ktoś przyszedł, a już myślałem, że tu idę do końca świata. Już dobrze, nie musisz się niczego bać. My cię obronimy. Nie bądź tego taka pewna, Alicja. Ostrożności nigdy za wiele. Janko, jesteś taki bez serca. Jak możesz podejrzewać, że ta mała dziewczynka nas skrzywdzi? Masz może lizaczka dla swojej dziewczynki pod ręką? Czego nie przewidziałam? Trzeba było zabić tę wieczkę, zanim przekształciła się w kilka. Hej, nie obwiniaj mnie, skąd mogłam wiedzieć? To jest limitat na konkurs. Tutaj się może wszystko stać. Alicja, jesteś niewiastą, powinnaś... Ach, tego węża. Tak mi się brzydzi. Bardzo świetne, no. Nie słyszę, chyba pamiętam. Przenić się chyba. Prowadza mnie przyjaźń między tobą, zły duchu, a niewiastę. Pomiędzy potomstwo twoje, a potomstwo twoje. Ono, jazdy ci głowę, a ty, jazdy ci głowę. Ktoś pamięta jeszcze? Było daleko jedzenie. No ale mogę sobie pozwolić dać energię. No. Załatwiony. I kolejne drzwi. Ale... Dzisiaj już zakończę. Chociaż... Sprawdzę jeszcze. Nie. Nie zniknęło. Czyli zostanie. To ja już się z wami żegnam. Dokończymy tę grę następnym razem. Do usłyszenia. Więc... W następnym odcinku zagrajmy w Green Levitan Dragon Quest. A do tego czasu trzymajcie się wszyscy ciepło. Oglądajcie też inne filmiki na moim kanale i na razie. Mateusz SSJ8 żegna was wszystkich. Cześć!